Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będą Polacy i ich udział w wiośnie ludów. Jak wiemy na terenie Polski też wybuchło jedno powstanie, zaraz sobie do niego przejdziemy, w tym okresie oczywiście. Wybuch rewolucji we Francji, marcowe wystąpienia w Berlinie w Wiedniu wzbudzają nastroje społeczeństwa polskiego do tego, że mamy jakieś prawa narodowe i że warto jest wystąpić, ma to sens. Społeczeństwo polskie, które jest wtedy ogarnięte terrorem nocy paskiewiczowskiej, znaczy to szczególnie to społeczeństwo w Królestwie Polskim oczywiście, nie chce jednak zbytnio zbrojnych wystąpień, boi się represji. Za to inne trochę nastroje są w Wielkopolsce. Tam impulsem do działań narodowych były te wrzenia w Berlinie. Król polski Fryderyk IV staje zmuszony do ogłoszenia amnestii, która o obejmuje m.in. Ludwika Mierosławskiego i Karola Liebelta, którzy zostali aresztowani w roku 1846 i odsiadują tam wyroki w berlińskim więzieniu Moabit. Większość polskich działaczy o takich poglądach właśnie umiarkowanych, ale też liberalnych yy. Chcę współpracować z liberałami pruskimi, oni sądzą, że dojdzie do jakiegoś konfliktu między Europą, już nawet całą, a Rosją, gdyż sam Mikołaj I zgodnie z zasadami Świętego Przymierza wyśle wojska przeciwko rewolucjonistom. Wówczas ziemie polskie będą terenem działań wojennych, pruski król, który będzie chciał zyskać Polaków, będzie musiał przyznać Pol Polakom autonomię i będzie oto konflikt. W Poznaniu w, 18... w marcu 1848 roku tworzy się Komitet Narodowy, w skład którego wchodzą Walery Stefański, Karol Libelt czy też Gustaw Potworowski. Oni tutaj pokazywali różne jakby mieliśmy sceny, z jednej strony mieliśmy radykała, liberała i konserwatystę. Sprawy wojskowe powierzono Ludwikowi Mierosławskiemu. Chłopi za to y, spontanicznie usuwali pruską administrację, powierzając urzędy Polakom, Ziemianie też się w to włączali. Tworzone było polskie wojsko i pod koniec kwietnia mieliśmy już kilkanaście tysięcy osób w to zaangażowanych. Co prawda było ono wyposażone słabo, bo głównie w kosyn, no ale jakby taki zalążek. Sam Komitet Narodowy liczył na yy, wpływy władz rewolucyjnych z Berlina, yy, które miały być przychylne Polakom, jednak gdy opadła ta pierwsza fala rewolucji wszystko zaczęło się zmieniać. Rewolucja w Berlinie wstrząsnęła podstawami pruskiej monarchii, ale jej nie obaliła. Tutaj konserwatyści się skonsolidowali. Sam parlament frankfurcki uznał obszary poznańskiego za część Rzeszy. Złudne też okazały się nadzieje na wojny Prus i Rosji. Tutaj cesarze się dogadali, byli wobec siebie lojalni. No i gdy zamieszki wygasły, władze Prus nie miały już potrzeby nadania Polakom autonomii i tym bardziej występowania przeciwko Rosji. Wtedy Przedstawiciel króla polskiego generał Wilhelm von Willinsen przybywa do Poznania i próbuje doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji. Trudno było jednak o kompromis z Polakami, którzy mieli zupełnie sprzeczne interesy niż Prusi, tym bardziej że wojska pruskie stacjonujące w Wielkopolsce chciały rozbrajać tych kosynierów. No i do zawarcia umowy dochodzi między Willinsenem a Komitetem Narodowym we wsi Jarosławiec pod Środą, czyli mamy ugodę w Jarosławcu. Goda w Jarosławcu. Jarosławcu. Ok. Zgodnie z tym mieliśmy mieć spolszczenie administracji na dwóch trzecich obszarów Wielkiego Księstwa Polizańskiego, także pozostawienie 3000 polskich żołnierzy. Szybko jednak takie nastroje narodowe w Prusach silnie nacjonalistyczne zmieniły postanowienia Prus, które powiedziały, że tylko jedna trzecia terenów Wielkiego Księstwa Poznańskiego będzie miała polską administrację i całkowicie rozwiąże się polskie wojsko. Dążenia te popierała także niemiecka ludność wielkopolski, która tam się mocno osiedlała. Ona wraz z pruskim wojskiem rozpędzała polskie komitety lokalne, lokalne, pomagała w tropieniu jakichkolwiek oddziałów czy też spiskowców. No i tutaj też nie było, nie było chęci po prostu kooperacji między Prusami a Polakami. Sam Billinsen został z powrotem przywołany do Berlina. Berlina. Uważano, że jest on zbyt ustępliwy wobec Polaków. No no i wtedy Komitet Narodowy zaprotestował przeciwko tej łamaniu umowy z Jarosławca, było to jej naruszenie, ale wobec tej beznadziejnej sytuacji ogłasza samo rozwiązanie, gdyż nie widzi innego innego wyjścia. Wtedy inicjatywę przejmuje sam Ludwik Mierosławski. Zresztą przybliżmy sobie jego trochę postać. Ludwik Mierosławski całe życie w zasadzie był związany z wojskiem i ze sprawą niepodległości Polski. Walczył w powstaniu listopadowym. On między innymi zdobywał wspomniany przez nas na lekcji warszawski arsenał. Z kolei później na emigracji badał Powstanie Listopadowe, wskazywał jego błędy. Początkowo był związany z obozem konserwatystów Czartoryskiego, później przyszedł do TDP w 1843 roku. Tam doceniono go jako wybitnego fachowca, został aresztowany później w czasie przygotowań do Powstania w 1946 roku. Tam Prusacy znaleźli przy nim mapę Wielkopolski, nazwiska spiskowców i to wszystko się niestety rozpadło. W sądzie jednak zamiast udzielać odpowiedzi, próbować jakoś znaczy udzielać jakich wymijających odpowiedzi albo nie udzielać ich wcale e, przyznał się do winy e, chciał ukazać de determinację Polaków mówił do prosaków tak jest mości panowie kraj spiskował spiskuje i spiskować będzie Czyli znaczy był taki bardzo odważny w tym e, otrzymał przez to karę śmierci której, której udało mu się uniknąć e, jednak sam Jarosławski naraził szlachtę na represję, gdyż wyjawił jej pomoc i dlatego zraziła się ona do niego w zasadzie już miała w nim po prostu wroga. Sam Jarosławski później jako dowódca powstania wielkopolskiego, którym zaraz sobie powiemy, niestety więcej przywiązania, znaczy więcej się przywiązał do jakichś mundurów i takich dupereli niż do uzbrojenia i wyszkolenia, no i gdy doszło do walki Polacy po prostu nie byli w stanie sprostać, sprostać wymaganiem wojskowym. No czyli Mierosławski jest taka postać ciekawa. No ale wróćmy do, do tego omawianego tematu. Ogłoszony jest zaciąg do Pospolitego ruszenia przez Mierosławskiego i rozpoczęcie walki. Wybucha powstanie wielkopolskie, które często jest zapominane, mówi się o tym powstaniu wielkopolskim w roku 1918 na przełomie lat 1918-1919, a zapomina się o powstaniu wielkopolskim tym z roku 1848. Zapiszmy sobie, kiedy one trwało powstanie Wielkopolskie. Ono ma miejsce między dniami 29 kwietnia a 9 maja 1848 roku. OK. No tutaj siły polskie w zasadzie no, na początku... U, uległy wojskom polskim pod książem, później zwyciężają pod Miłosławem i Sokołowem, dopływają, dochodzą o ochotnicy, głównie to są chłopi, no ale wycofuje się to ziemiaństwo, boi się represji, konfiskaty majątków, no i tutaj walka kosynierów oczywiście nie ma szans, oddziały zostają rozproszone, polska armia jest znacznie lepiej wyszkolona, ma dobre uzbrojenie, no i niestety, ale wojsko dezerteruje, Polacy przegrywają, Mirosławski dostaje się do niewoli, po czym Zostaje uwolniony przez rząd francuski, który interweniuje i wyjeżdża do Paryża. Mamy całkowitą klęskę. Sam, samo Poznańskie nie, nie uzyskuje żadnej autonomii, ale udział chłopów w powstaniu wpływa na decyzję rządu o zakończeniu ich uwłaszczenia czyli proces ten się kończy został zapoczątkowany w roku 1823 a kończy się teraz w 1948. mamy koniec uwłaszczenia chłopów na terenie poznańskim także rezygnacja ziemiaństwa powoduje że nie ma konfiskaty takiej dużej majątków utrzymuje się polska własność ziemska i powracają wielkopolanie do pracy organicznej czyli znowu działamy na zasadzie takiej że krzewimy kulturę polską nie odwołujemy się do czynu zbrojnego, ewentualnie się trochę do niego przygotowujemy w jakiejś dalekiej perspektywie. Wprowadzono także polskich posłów do Parlamentu Polskiego, za to porażkę odniosły środowiska radykalne i lewicowe, gdyż one nie, nie zdołały pokierować ludem, przestały się liczyć w ogóle jako siła polityczna, to poznanie, powstanie uznano za ich klęskę. W połowie XIX wieku wzrasta polska świadomość narodowa właśnie na tych obszarach też włączonych do Prus w pierwszym rozbiorze, czyli na Pomorze Gdańskim, Warmii i Mazurach. Tam w obronie polskości angażują się przede wszystkim księża i pastorzy, m.in. pastor Krzysztof Mrągowiusz wykłada język polski w Królewcu i Gdańsku. Zajmuje się również folklorem i gwarą Kaszubów i Mazurów. W obronie języka polskiego także występuje Gustaw Gizewiusz, pastor z Ostródy, zresztą współzałożyciel spółza, polskiego pisemka, przyjaciel Ludu Łecki. Na Śląsku, który też został oderwany przecież od Polski jeszcze w XIV wieku, budzi się na nowo świadomość Polska Narodowa. Próbuje ją wskrzecić nauczyciel wiejski Józef Lompa. On opracowuje tam podręczniki, śpiewniki po polsku, także jakieś pisze swoje opowiadania. W czasie Wiosny Ludów wzywa, podobnie zresztą jak inny działacz śląski, Emanuel Smołka do walki o prawa narodowe i demokratyczne. Czyli odradza się nawet to na starych ziemiach, kiedyś jeszcze należących do Polski za czasów Piastów. Jeśli chodzi o Galicję, Polacy w Galicji tworzą komitety i, i próbują zorganizować oddziały wojska, tzw. Gwardie Narodowe. Na czele krakowskiego Komitetu Narodowego staje Wiktor Heltmann, który przybył z emigracji. W Belwowie jest to Franciszek Smolka. Austriacy wtedy, którzy są zaangażowani bardzo mocno w tłumienie innych rewolt, chcą spełnić polskie żądania narodowe, jednak w opozycji staje gubernator Franz Stadion, czy też Stadion. Dopiszmy go sobie. Franz Stadion. Stadion. On nie chce dopuścić do udziału chłopów w powstaniu, więc ogłosił dekret o zniesieniu pańszczyzny. Rząd zatwierdza go kilka tygodni później i wydaje dokument ze wsteczną datą. Tymczasem w tym samym ubiega polskich działaczy, czyli na wsi utrwala się obraz dobrego cesarza, który dba o swoich chłopów i złej szlachty. No i po, po uspokojeniu tej wsi, która przecież mogła stanowić wielkie zagrożenie, stanowi du duże miejsce zasobów ludzkich, powstańcy są później rozbrajani w Krakowie. Powoduje to wybuch krótkotrwałych walk, które kończą się w kwietniu 1848 roku. Wojska cesarskie oczywiście są tu silniejsze, opanowują w parę dni całą sytuację, Komitet Krakowski zostaje rozwiązany, emigranci muszą opuszczać Galicję. W Lwowie za to stadion tłumi polskie wystąpienie narodowe, wykorzystuje konflikt narodowościowy, Polacy, Ukraińcy, wtedy zaczyna się już taki konflikt, się zaczynają przy każdej okazji e, oczywiście występuje w obronie Ukraińców przed polskim uciskiem e, Austriacy tutaj e, przy, przystępują w listopadzie 1848 roku do stłumienia ruchu narodowego w Lwowie Korzystają z przypadkowych zamieszek, wprowadzają, wprowadzają na byle pierdołę duże siły wojskowe, barykady są pretekstem do zbombardowania miasta przez artylerię, następnie jego zajęcia, władze austriackie likwidują polskie organizacje, rozwiązują gwardię narodową, usuwają resztki emigrantów, i uznają ich za głównych podżegaczy do buntu. Czyli polski ruch narodowy, który był zresztą słaby w Galicji, zostaje łatwo stłumiony, ale przynosi trwały efekt, czyli likwidację pańszczyzny, uwłaszczenie chłopów, no i ożywienie trochę polityczne tego zaboru. Oprócz działalności nielegalnej nauczono się także wykorzystywać wtedy środki legalnego oporu, takie choćby jak prasa i tutaj Polacy zaczynają trochę się też wskrzeszać, jeśli chodzi o naród. Jeśli chodzi o inne rewolucje europejskie, już nie na ziemiach polskich, Polacy tutaj mocno się w nie angażują. Między innymi w Rzymie Adam Mickiewicz tworzy Polski Legion, który bierze udział później w wystąpieniach rewolucyjnych w Genui, broni Rzymu przed oddziałami francuskimi. Polacy także walczą na rzecz Królestwa Sardynii z Austriakami, a generał Wojciech Szanowski w 1849 roku zostaje nawet naczelnym wodzem sił sardyńskich. Później dowodzona jego armia toczy bitwę pod Nowarą, no i niepowodzeniem kończy się walka rewolucyjnej Armii Sycylijskiej dowodzonej przez Mirosławskiego który później tam się angażuje, Ludwik Mierosławski, z siłami neapolitańskimi. Polacy także masowo popierają wiosnę ludów w krajach niemieckich. Tam nawet współpracujemy dużo z Niemcami. Niemcy, Niemieccy rewolucjoniści współpracują z naszym TDP. Polscy oficerowie tam pomogują organizować oddziały, wykorzystywane jest ich doświadczenie wojskowe. Planowano wybuch rewolucji w Saksonii, na Drenii, z ofensywą sił węgierskich na, wyje, na Wiedeń i czeską rewolucją w Pradze. Tutaj nadal wszyscy, dużo Polaków na emigracji pozostaje wierne hasło za wolność na, waszą i naszą, no i w ten sposób właśnie Polacy się tam angażują. Drezna broni, na przykład Wiktor Heldman, a rewolucyjną armią w Nadrenii dowodzi przybyły z Sycylii znowu Ludwik Mierosławski. Zauważmy jak to Mirosławski lata wszędzie, Sycylia, Polska, Nadrenia. Polacy najliczniej jednak popierają powstanie węgierskie, w którym bierze udział około 3000 polskich ochotników. Węgrzy początkowo byli im niechętni, bali się interwencji rosyjskiej, ale przybywało ich coraz więcej, dlatego Lajosz Koszut godzi się na tworzenie polskiego legionu, na czele którego staje Józef Wysocki, zresztą członek TDP. Sam generał Józef Bem jest bohaterem w obronie rewolucji w Wiedniu. W listopadzie 1848 roku obejmuje wojsk, dowództwo nad wojskami powstańczymi w Siedmiogrodzie. Węgrzy uważają z góry ten obszar za stracony, a Bem przechodzi do ofensywy i wypiera Austriaków. Także w odróżnieniu od węgierskiego rządu zyskuje przychylność i poparcie mniejszości narodowych, które mieszkają w Siedmiogrodzie, Rumunów i Niemców. O losach powstania węgierskiego decyduje jednak interwencja Rosji, której już nie dało się w zasadzie pokonać. Nie uratuje także powstania przekazanie naczelnego dowódca w ręce zdeterminowanych walczyć do końca właśnie polskich generałów. Węgrzy nawet czasem nie wierzyli w sprawę, a Polacy tak, czyli Henryka Dębińskiego, a później także Józefa Bemba. Powstanie upada, resztki polskiego legionu chowają się w Turcji razem z Bemem. Oparcie tam znajdują w emigrantach związanych z czartoryskimi. Także Turcja przychylnie przyjmuje Polaków, których chce wykorzystać do szkolenia swojej armii przeciwko wojnie z Turcją. Sam Józef Bem jest bohaterem narodowym na Węgrzech. Nazywają go tam Bem Apu, czyli ojczulek Bem. Sam on po upadku powstania udaje się do Turcji, tam przechodzi na islam i jako murat pasza takie, przy, takie przyjął imię, szkoli Turków do wojny z Rosją. I to by było tyle, jeśli chodzi o udział Polaków w wiośnie Ludów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.